Dobrze widzowie, my tu pierdu, ale oczywiście EU10 czeka. EU10 czeka, mamy czwarty dzień. Natomiast od razu mówię, nie oczekujcie dzisiaj nie wiadomo czego. Dlatego, że my w dalszym ciągu próbujemy tutaj zdobyć podziemia. Podziemi raczej dzisiaj nie zdobędziemy, więc będziemy je mieć dopiero jutro, piątego dnia. Jak sobie zdobędziemy podziemia, to oczywiście... No pociśniemy dalej na pewno, pociśniemy dalej z lochami i tak dalej. Więc dzisiaj można powiedzieć, że przestój. Jeżeli chodzi o nasze konto. Jak wygląda serwer? Jak wygląda serwer czwartego dnia? Już wam pokazuję. No powiem tak. Po trzech dniach Turor i Andy, tylko Andiego nie widzę. Turor ma 245 level w ogóle. Tutaj ktoś ma 239 berserkiem. Kto to tam to przejść? O kurwa, bez kitu. Cegła, ja tak coś kojarzyłem. Że ty chyba, że ja cię skądś kojarzę, w sensie kojarzę ten nickname i tak dalej. A to ty. Super łowca demonów, gratuluję. No, ale czekajcie, bo gdzie był typisz Andy? On był chyba w gildii właśnie z Sombejem. Dokładnie, typisz Andy również ma... Wyślę screeny dziś za grzyby. O, dobra, dobra. To pamiętaj, żeby wysłać, żebym się dopisał do giveawaya. Typisz... O! Ubijemy go? Dobra, ubijemy. Typisz Andy nam dał itemek. Dzięki, wariacie. Typisz Andy też ma 245 level, jak widzimy. Więc tutaj idą, można powiedzieć... Web w web z Turorem. Oni chyba te 240 plus wbili już po pierwszych trzech dniach, czyli już wczoraj je mieli przed północą. Co z tego co wiem, jest chyba rekordem. Nie ma jako takich rekordów ustalonych po pierwszych trzech dniach, jak i najwyższy level i tak dalej, ale chyba jest to właśnie, no można powiedzieć, rekord, nie? Chyba pamiętam, że Koka miał chyba jakiś 235 po trzech dniach. No, ale oni tutaj totalnie rozwalili. I w ogóle zwróćcie uwagę na serwer. Zwróćcie uwagę, jak wygląda serwer. Bo jest tutaj naprawdę tych leveli 200 plus strasznie dużo. Prawie cała pierwsza 50 to są levele 200 plus. W każdym razie, no mówię, top 50 serwera praktycznie całe w levelach 200 plus po pierwszych trzech dniach. Co jest jak dla mnie, no, dowodem na to, że serwer jest strasznie mocny. EU10 jest strasznie, ale to strasznie mocne. Nie oszukujmy się. Jeżeli chodzi o twierdzę, twierdzę odblokowało 14,5 tysiąca graczy. Pupilki również, z tego co widziałem, bardzo dużo osób ma. Pupilki ponad 500 osób, tak samo. Podziemia. Podziemia już odblokowało 31 osób. Więc... No również już bardzo dużo. Jak na końcówkę czwartego dnia. Może prześleć ranking pod kątem tego, kto wygra awatar? Ciężko, bo do... Jeszcze jest tydzień tak naprawdę do wygrania awatara. Mamy jeszcze weekend przyszły, gdzie jest event epicki. Także nie ma co. Pewnie zrobię jakiś filmik, jak już będzie wiadomo, kto dokładnie wygrał awatar. To wtedy zrobię jakiś filmik i pokażę, nie? Na razie nie ma co, bo tu się jeszcze naprawdę dużo może zmienić. No ale tak czy inaczej... Tak jak wspomniałem, no serwer bardzo... Turor ma itemek do klasera, no fajnie, tylko że go nie ubije, nie? Bardzo, bardzo dużo mocnych graczy. Co pokazuje właśnie, mówię, top 50 przede wszystkim. Tylko mag jest pewny raczej, mówisz, że Universe? No tutaj Soul King ma 184 level, nie? Wiesz, wbicie tego powiedzmy 220 na tym etapie to jest... Chwila, moment. Chociaż no Universe jest bardzo, no, znamy go i bardzo dużo grzybów kupuje z wielu serwerów, więc no we will see, nie? Także tyle, jeżeli chodzi o naszą gildyjkę, mamy 119 poziom średni, jesteśmy czwarci w Helevatorze, w ogóle możemy sobie Helevator poklikać już. Jesteśmy na pozycji czwartej w Helevatorze i raczej jesteśmy również czwartą gildią na serwerze, co ja osobiście, ja jestem z tego zadowolony, jak na full polską gildię, taką, no... Można powiedzieć, że sklejaną trochę na szybko. O, już dobiliśmy do maksa, dobra. Sklejaną poniekąd trochę na szybko. Po rozpadzie poeny. Nie full Polska, a kto nie jest Polakiem?
No ale jak jest jedna albo dwie osoby z zagranicy, no to już nie przesadzaj, no. No to raczej tak mogę powiedzieć, że jesteśmy Polską. Zwłaszcza, że mieliśmy jednego typa, który się nazywał chyba London. No właśnie, mieliśmy Londona. I London... od nas uciekł, nie? London od nas uciekł do Game Miners. Co jakby no mnie nie dziwi, bo... Zawsze jest tak, że jak się robi full polską gildię i się dobierze paru zagranicznych, to oni prędzej czy później uciekają do siebie, nie? No a London tutaj był dość mocnym wzmocnieniem. O proszę. Wrzucił 50 zł, a podstawy dobre jak na 3 dzień? Czy podstawy dobre jak na trzeci dzień? W sumie możemy... Możemy porównać podstawy Turora i Endiego, no bo oni są najbardziej zbliżeni do siebie. Turor ma 2000 z ręki i 2000 HP. Ma po 1000 boki i 1500 szczęście. Ja pierdolę, no dość mocne te podstawy. Dobra, a zobaczmy Endiego w takim razie. No zdecydowana przewaga. Zdecydowana przewaga Turora nad Endim. Jeżeli chodzi o stricte podstawy. Turor, w ogóle jaki... Jeżeli już jesteś, jaki jest twój plan na ten serwer? W sensie, ktoś mi pisał, że... Ty chciałeś chyba milion grzybów załadować na start. I potem co legendarny loch po 300 koła? I sobie farmić na tym podstawy? Możesz to potwierdzić, zaprzeczyć. Generalnie jakoś tam się wypowiedzieć. Skoro już powiedzmy cię złapałem i tu jesteś, o ile to prawdziwy, ale no raczej tak. Co dalej? Jakie są plany? Tak jak mówię, czekamy na podziemie, więc na razie tutaj sobie po prostu regularnie robię ataczki. A dobra, Turor odpowiedział tylko, że w donate'cie. Turor dorzucił 30 zł, tak dokładnie taki plan jest na ten serwer. Póki co 150k poszło, ale strasznie gryfa kupowałem chyba za od 70 do 80k XT. Okej. Dziękuję oczywiście Turor za 3 dyszki. Tak dokładnie taki jest plan, póki co 150 koła grzyba rozumiem poszło, ale strasznie gryfa kupowałem i na samego gryfa wydał między 70 a 80 tysięcy grzybów, jeżeli dobrze rozumiem. Okej, czyli dobrze słyszałem. Nie wiem kto mi to powiedział, ani gdzie to słyszałem, nie pamiętam. Ale no okej, to już mamy jasność. Dobra, co my tu chcemy zrobić? Zrobiłem sobie ataczki oczywiście po północy w pupilach. Zrobiłem 5-0. O, tu możemy zrobić cyk. Tu możemy zrobić cyk, dobra. Zrobiłem 5-0 dzisiaj po północy, więc powiedzmy, jeżeli chodzi o ataczki, to troszeczkę się tutaj odkuliśmy w pupilkach. Jesteśmy top 50. Mamy 15 pupili. No i co? Ja tak naprawdę dzisiaj, tak jak wam powiedziałem, no zarządcę cały czas rozwijam. Elevatorek dociśnięty. Tak naprawdę dzisiaj to ja będę chciał chyba tylko podbić jeszcze klaser. Troszeczkę, bo klaser mamy dość słaby, jak na nasz level. No i zrobić aweczkę i tyle, nie? Coś do kibelka możemy wrzucić od razu. Możemy to od razu rozmontować, żeby było z głowy. O, proszę bardzo, pieśń kowala mi wpadło. Dzisiaj w ogóle po odpaleniu zarządcy areny mi wpadł Dzień X również na konto. Więc mamy to losowe osiągnięcie, powiedzmy, już za sobą. No i tyle, czekamy na podziemie, żeby tutaj dalej pocisnąć na tym naszym berku. Dobra, zajmiemy się klaserem. Zajmiemy się klaserem, powiedzmy, że pójdziemy na jakąś setną pozycję. No i będziemy lecieć w dół i będziemy szukać, co my tu mamy ciekawego. Tych samych mi brakuje? No właśnie. Dobra. To wisiorki już jutro albo tam kiedyś. Nie ma co. Dziękuję oczywiście pięknie wszystkim za pomoc. 67,5% klaserka. Bardzo dużo dobiliśmy, chyba z 3%. Więc dziękuję wszystkim za pomoc, widzom. Zostały nam do znalezienia 3 wisiorki. Mamy komplet zwykłych itemków. Bez was by się to nie udało. Na dzisiaj tyle, bo już mi się nie chce, szczerze mówiąc. Nie chce mi się epików, nie masz? Te epiki też poszukam już jutro. Jutro też jest streamek, jutro tam dobijemy jeszcze te parę procent. Dobra, lecimy za weczką w takim razie. Lecimy za weczką, tu mamy wszystko porobione. Tu możemy jeszcze kliknąć.
Powiedzmy, że tego. Tutaj cyk. Dobra, aweczka, aweczka. Nie ma co się zastanawiać. Som dorzucił 10 zł. Pajknęli kupić cię i ta lepiankę, w której żyjesz ze starymi. Klikaj friki. A co to jest friki? O! Dziękuję pięknie, Kaczmi. Friki, friki, bez kitu, to samo pomyślałem. Dobra, tutaj mamy fragment lustra. Tylko pytanie. Czy my chcemy to, czy tą misyjkę? No raczej tą misyjkę. Lustro prędzej czy później i tak ogarniemy. W sensie zdobędziemy. Szkoda tutaj tracić expa na rzecz lustra. Zobacz Zeros. O, bez kitu. Catch me. Zeros ma ten wisiorek, co tobie brakuje podobno. Dziękuję, Municzku. Odin też ma dwa epiki. Tylko czy ja go nie ubiję, nie ma opcji. Ile masz kawałków lustra? Nie wiem, ale lustra nie mam za dużo. Ja lustro ignoruję. Jak widzę jakąś fajną misyjkę, która daje duże expa, to ja ignoruję. Bo nie ma sensu. Dobra, mamy 157 level. No tu tak samo trzeba zignorować niestety. Czy my chcemy pić po jednym piwku? Możemy w sumie pić po jednym, czemu nie? 140, 280, czyli to będzie 560, dobra, to się bardziej opłaca. Neomix tarcza. A to już mi Municzek podał, już mam tą tarczę. Neox, Discorda sprawdzę po streamku jak już. Jaki masz procent z kodu? 5% Spidercia. O. Takie lustro możemy zdobyć. Jak najbardziej. Blade. O kurwica. Dobra, dzięki. Tak, to w takim razie jeszcze jeden wisiorek został. Dokładnie ten. No właśnie nie wiem. 79 pozycja, Symbuś. 79, Lukas. Też mi wyskoczył ten niski level. Nie wiem, czemu to tak działa, szczerze mówiąc. Teraz 8,9, a no bez kitu, bo w sumie spada, no. Ma to sens. Już 98 spada. No wszyscy... Dzięki od kolegi. Bo wszyscy go atakują. Dwa koła ludzi się na niego rzuciło. Nie no, oczywiście żartuję. Pewnie nie wszyscy grają na U10, ale trochę tam zobaczyło na streamku go. A bo to jest przez I, bez kitu. Bo to jest biadę, a nie Blade. I dlatego tak się dzieje. Dobra, no tu lustra nie bierzemy. Nie mamy miejsca, możemy coś rozmontować. Co dzisiaj w ogóle chce Wiedźma? Pierścionki, okej, to ja mogę te pierścionki pozdejmować, bo one są z tornadka. Jej dać. Potkę na siłę kup. Bez kitu.
Może być. Sergio, ja nie zawsze kupuję po jednym piwku. Po jednym piwku kupuję tylko na starcie serwera, albo jak gram na golda. Głównie jak gram na golda, żeby jak najwięcej krótkich misji striggerować, które mi dadzą jak najwięcej właśnie... No jak najwięcej najkrótszych misji z jak największą ilością golda, no nie? Dobra. Elevatorek mamy kliknięty, bo już kliknęliśmy wcześniej. Teraz tak, tu mamy wszystko zrobione. To mamy kliknięte. Pupilki mamy nakarmione na maksa. Chociaż nie, tutaj jeszcze mogę czompa dokarmić. Możemy wrzucić, powiedzmy, tego golda w siłkę. Powiedzmy do 1100. Do której streamek dzisiaj? Zaraz kończymy. Dobra, resztę da... Spliw, maja pierdolę. Bezi, że ci się chce tak siedzieć i pierdolić. Co chcesz zrobić, jak będziesz już miał wszystkie profesje? Będziesz usuwał jakieś postacie, z których nie jesteś zadowolony? Nie wiem, no na razie nam został druid do ogrania. Druid będzie na EU15 najprawdopodobniej. Pewnie w międzyczasie wyjdzie jakaś nowa klasa postaci. No zawsze się jakiś, powiedzmy, content znajdzie do klikania, nie? Ja mam ataku i przeklikałem gabinet, a jaki ty masz ten? O, dobra. Kurwa. Dobra. Dzięki piękne, Kaczmi. 3 itemki mi dałeś. No i mamy 68% klaserkę. Powiedzmy, że gicior. Trochę nadrobiliśmy. Dobra, teraz tak. Kółeczkiem trzeba zakręcić. Dajemy wszystko w HP niemalże. To od razu do kotła. Opłaca się toksik. Jak masz tyle grzybów, to jak najbardziej się opłaca. Może tak być, Adler. Możemy tak zrobić. Dobra, co jeszcze? Arenkę trzeba kliknąć. Kurwa, tu same koksy. Da się grać druidem, no da się. Może nie jest to jakaś wybitna klasa postaci, ale... Jest tam trochę pobugowana jeszcze, bo chyba jej nie naprawili. Ale da się, jak najbardziej. Kurwa, no. Dobra, mamy dyszkę. Tu możemy zaatakować. Czy EU11 będzie grane, czy skip? Skip raczej. O, jeszcze plus 2 do klaserka, raczej skip. Dobra, czekajcie, co jeszcze tu muszę zrobić? Portal do piekieł swój, prywatny, goblinek. I tu mamy wszystko. Tu mamy wszystko zrobione. Możemy resztę dać w HP. A, i w sumie coś rozmontować mogę. No to powiedzmy, że te itemki. Żeby już był komplet, dobra. I na 2 godzinki warto. Tam jest free piwko, ja to zrobię dopiero w czwartek. Żeby na jak najwyższym levelu sobie odebrać to free piwko. Wszystko mamy zrobione, wszystko.